dzień. Na czym polega Państwa metoda kursu autohipnozy Duma? Dziękuję za pytanie i teraz wspólnie z Panem Doktorem zaczniemy, przytoczymy, jak przebiega nasz kurs autohipnozy. Wspólnie z doktorem Ryszardem Królem prowadzimy kurs doskonania umysłu metodą autohipnozy. Jest to metoda podobna do metody Sylwy, do metody doskonalenia umysłu. No i te metody już są wcześniej znane i były znane w Polsce, także nie jest to nowa metoda. Moja metoda oparta jest na mojej pracy, która wynika z terapii, hipnoterapii. Postanowiłem podobnie, jak prowadzimy seanse indywidualne z pacjentami, to jak pan doktor uczestniczy w takich seansach moich indywidualnych z pacjentami, żeby można było pomóc osobom, których może i nawet nie stać na seans hipnotyczny, żeby sami mogli ze sobą pracować. A więc tu nic nowego. To, co robię w gabinecie, pracując ja jako terapeuta, hipnoterapeuta, psycholog, prowadzę seans z pacjentem i postanowiliśmy, żeby to można było ukierunkować na auto, czyli na autohipnozę, autohipnoterapię. Czyli byśmy zapytali, z czym pracujemy, choroby o podłożu psychosomatycznym, nerwice, depresje, lęki, nawet bezsenność czy inne problemy natury psychoseksualnej, które człowiek sobie nie radzi. Na przykład nałogi, depresje, mówiliśmy o tym już. Nałogi, alkohol, papierosy, narkotyki, redukcja nadwagi, koncentracja i pamięć. Podobnie jak mam te nagrania autohipnozy na tych płytkach, gdzie pacjenci otrzymują na różne tematy. I postanowiłem, żeby to przenieść na kurs, w którym będziemy pokazywali, jak pacjent może sam wprowadzać się w stan autohipnozy. Inaczej mówiąc, to co jest nagrane, będziemy pokazywali i jak samemu pracować nad swoim problemem. To znaczy uruchomić wizualizację, bo w stanie relaksu, odprężenia, rozluźnienia takiego ciała trzeba dołączyć wizualizację. Czyli to jest taka forma medytacji, prawda? Pan doktor za chwilę powie, na czym polega medytacja, wyciszenie, a ja będę mówił to, co ja wprowadzam pacjentowi w trakcie kursu. Mówię, na czym pracuję, więc pracujemy na problemach, jak wcześniej mówiłem, chorób psychosomatycznym i na przykład nagrania są na zdrowie, na dobre samopoczucie, na wyciszenie, relaks, odprężenie. Nagrania są na poczucie swojej pewności, wartości, odwagi, zadowolenia, optymizmu. Nagrania mamy na dobrobyt, sukces i pieniądze, majątek również, tak, jak uzyskać. Im więcej mówimy pacjentowi, albo sam sobie mówi, tym więcej uzyskuje sukces. To jest praca nad sobą. Nagrania mamy przy depresjach, lękach, nerwicy, nałogi, papierosy, tak, alkohol, narkotyki. Nagrania jeszcze mamy bezsenność, podniesienie sprawności seksualnej również. Dla kobiet w ciąży również takie indukcje porodowe. No i z tym będziemy mówić uczestnikom kursu, na czym polega samoprogramowanie się. Na pewno to nie dzieje się po jednym spotkaniu. To trzeba ćwiczyć i ćwiczyć na podstawie tych moich nagrań. My od lat, panie doktorze, pracujemy ze sobą, a więc pan jako lekarz będzie wykładał na tych kursach również ze mną, bo tak już zaczęliśmy to robić. No to proszę dodać, co tam, jak pan widzi tą naszą dalej współpracę? Jak to jeszcze odnośnie tej autohipnozy, to jeszcze tyle bym tylko powiedzmy sobie w uzupełnieniu dodał, bo to tak sobie, już zostało powiedziane, co to jest autohipnoza, ale generalnie rzecz biorąc, no to autohipnoza to jest jakby praca ze sobą. To służy temu, żeby hipnozę wprowadzić przy pomocy własnych
ustawień do swojego organizmu i żeby na tej bazie spowodować zmiany, które służą dobrze zdrowiu. Bardzo dobrze. Pan doktor tu powie, myślę, czy przybliży, jak to wygląda działanie na umysł człowieka, sugestie, bo to jest praca poprzez sugestię, a w autohipnozie jest autosugestia. Tak, jest autosugestia i właśnie człowiek, który się musi najpierw ulec pewnemu jakiemuś treningowi, żeby wszedł w skuteczną autosugestię. To nie można tak powiedzieć sobie przeczytać gdzieś tam w podręczniku jakimś, na czym to polega autosugestia, tam jest technika podana i potem przystąpić od razu do postępowania zgodnie z tym technicznym danym. To niestety do niczego nie prowadzi. Dlatego trzeba ćwiczyć, tak jak pan doktor mówi, tą autosugestię wielokrotnie i dłuższy czas nawet, żeby osiągnąć efekt postrzegalny. No i to musi być oczywiście robione nie tylko samodzielnie, ale również pod kontrolą już kogoś, kto ma dobre wyniki w tym zakresie. Bo wtedy ten ktoś umie ocenić te prawidłowe strony i nieprawidłowe strony postępowania w tej autosugestii. Także ta autosugestia, jak spotkałem w literaturze, to zastępuje, no tak spotkałem takie określenia w doskonały sposób hipnozę. Autosugestia, tak, ale my wiemy, nawet z medycznego punktu widzenia, że mówią, że działa placebo. Czyli człowiek mówi sobie, czyli nasza terapia też polega na pewnym stopniu z placebo. Tak? A podświadomość wie, że to jest dobre dla niego. No to przecież przychodzi z takimi postulaty. Chce zarabiać pieniądze i nigdzie coś mi w życiu. Dlaczego nie zarabiam pieniądze? Pyta się do mnie. Ja mówię prosto, bo masz stary program swój. Widocznie ci mówiono, że nie nadajesz się, jesteś ofermą i nie radzisz sobie. To zmień swoje nastawienie. Nie wystarczy, że ja w terapii mówię raz, że jesteś człowiekiem sukcesu, już nim się stajesz. Po moim sensie ja mogę odblokować i skasować to, co mówiono w niemu, bo kiedy był w życiu ofermą, to był ofermą, no, prawda? W wojsku mógł być, pognębiano jego. Ojciec mówił, że jemu nie daje sobie rady, no bo chciał mieć syna sukcesu, a nie ten. No to może tak go troszkę poprogramował. To nie znaczy, że wszyscy ulegają temu programowi, ale bardziej wrażliwe jednostki ulegają. I my zmieniamy ten program, ale żeby sam on się zmienił, to musisz siebie wmawiać, czyli programować. Słuchając mojego nagrania, programuj się, ale lepiej, żebyś sam słuchał swojego nagrania, czyli wmawiał się. Tak, bo to jest skuteczniejsze. To znaczy, polega skuteczność na stworzeniu swojego wizerunku innym, jak jest dotychczas, tak, prawda? Bo jak popatrzysz na siebie, jestem ofermą, nie daję sobie rady w życiu. I mówię taki zwrot ofermy, jak w wojsku. Właśnie mówiono. No i co? I on całe życie musi być. Trzeba zmienić jego program. Dlaczego on nie zarabia pieniędzy? Dlaczego on zaczyna robotę i nie kończy? Zaczyna drugą, nie kończy. Zaczyna trzecią, nie kończy. I wszystko jest rozpoczęte. Spowodowane emocjami, brak koordynacji myślowej tutaj jest, brak koncentracji na tym, co robi. Zaczynam coś, kończę coś. Ktoś powiedział, jeden z polityków, nieważne jak kto zaczyna, ale ważne jak ktoś kończy. Zanim ten, to musi widzieć efekt tego, bo zacząć każdy może być, tak? I później kobiety się denerwują, bo dobrze zaczął, źle skończył, tak, prawda? I inni się denerwują jeszcze. I mówi, jestem, nie daję sobie rady, bo nie kończysz, człowieku, tego. Rozpoczniesz to, rozpoczniesz tamto. Widać, jak ktoś w domu sprząta jedno, rzuca drugie, trzecie sprząta. Tu jeszcze nie skończył sprzątać, już za bałaganiem za sobą. Umiejętność sprzątania. No jak na biurku masz. Ktoś powiedział, że jak na biurku, tak w głowie. Ale nasz profesor powiedział, Einstein, a jak pusto na biurku, to jak w głowie? Też tak samo. To więc trzeba na biurku mieć rzeczy, te, co są potrzebne. Tylko na potrzebne. Jak masz bałagan, a jak masz pusto, też źle jest. A jak masz za dużo, też źle. Czyli pracujemy nad normą, miarą człowieka. Miarą, żeby było wszystko w miarze. Nie musisz mieć za dużo pieniędzy,
Ale nie możesz mieć za mało. Masz mieć tyle pieniędzy, ile potrzeba. I my będziemy, panie doktorze, programowali tych naszych tutaj adeptów na bogaczy, na sukces, na dobrobyt, na majątek, na dobre myślenie i dobre, wspaniałe, dobre samopoczucie. Bo najważniejsze, ja uważam, że w naszej terapii i autohipnozie jest poczucie swojej wartości, pewności siebie. A na czym polega? Jak w banku jest. Czyli masz poczucie pewności tego banku. A człowiek jest bankiem informacji i mówi, masz pewne, ja ci gwarantuję pewność. Ale ten bank pusty jest. On nie ma żadnej pewności siebie. Widzisz człowieka, który mówi ci pewnie i przychodzi do banku, który jest... Dlaczego powiedzenie jest pewne jak w banku? Zależy w jakim banku, prawda? Ale najczęściej bank porządny, mówimy, że tam pewny jest, bo tam jest. Bank nie musi mieć pokrycia w złocie, w majątku. Bank ma być pokrycie w solidności, gwarancji jego, że te pieniądze, które ulokujesz w tym banku, nie zginą. Dlatego to poczucie pewności jest z każdego banku. I człowiek ma sam mieć poczucie wartości, pewności siebie. A kiedy ma poczucie pewności siebie, to wie, co ma w życiu robić. I tak nasz kurs będzie tutaj dla młodych szczególnie, wilków młodych, którzy chcą iść do przodu, walczyć. Ale co pusto mają? A my napełniamy tą pustkę, zapełniamy. Dajemy jemu to, gwarancję, że na pewno, jeżeli mówimy sugestie faktycznie i nauczymy, żeby on umiał wykorzystywać te sugestie, nie tylko, że będzie mówił przelewą z próżnego w próżne, ale napełni się tymi sugestiami i umie je wykorzystywać. I będzie tym pewnym bankiem. I ten bank będziemy napełniać. Więc zapraszamy tutaj na nasz kurs razem z doktorem Królem, którym od wieków pracujemy. Nawet kiedyś chyba w poprzednim życiu też pracowaliśmy razem. W poprzednim wcieleniu. Ja możemy nie wierzyć, ale może tak. Dlatego dzisiaj chcemy uczyć młodych, jak tutaj mają zdobywać sukces, majątek, dobrobyt, poczucie wartości, pewności siebie, odwagi, zadowolenia. I wcale nie muszą iść na kurs uwodzenia kobiet, bo jak będą pewni, to kobiety do nich same przyjdą, co? Same przyjdą. A jak będą pewni, to i pieniądze przyjdą, i majątek, i dobrobyt, i dobre samopoczucie. Nie muszą biegać po ulicy, łapać i szukać, oszukiwać innych, czy inne rzeczy. Mają mieć pewne, jak w banku. No to co? Zapraszamy. Dziękujemy za wysłuchanie nas. I zapraszamy na kurs, który będziemy na stronie naszej internetowej www.kaszorowski.info. Kurs Duma. Wszystkiego dobrego.